Jeżeli jest to po prostu pomysł marketingowców, to jest to chujowy pomysł moim zdaniem. Siemanko YouTube, jak leci? Witamy na kanale WK Dzik. Dzisiaj odcinek bardzo fajny naszym zdaniem, bo się popiszemy troszkę, kreatywny będzie, mamy mazaki, wszystko. Dlaczego nagrywamy ten odcinek? Ponieważ ostatnio, no nie tak ostatnio, kilka tygodni temu pojawiła się seria cała supli dzikie. Dzikie białko, dzika kreatyna, nawet dzikie jaja. Słuchajcie, od firmy sfd.pl. Naszym zdaniem jest to takie korzystanie na wypracowanym dziku, którego promujemy już od kilku lat. Chciałbym też dać na ekran różne fotki, bo znalazłem na przykład koszulka dzik i dzikie białko właśnie. Też różne komentarze publiczne na wykopie ludzi, też tutaj damy na ekran. I słuchajcie, musimy powiedzieć wam, że dzikie białko nie należy do nas. Żebyście właśnie wiedzieli, bo niektórzy wiedzą, niektórzy pytają, nie wiadomo jak jest, także oficjalnie mówimy, dzikie białko nie jest nasze. I nie jest to kolaboracja z nami, bo tak też widziałem takie, że no... Także dziękujemy wam za wiadomości wszystkie, naprawdę doceniamy to, że trzymacie rękę na pulsie, hashtag SaveDzik cały czas aktualny. No i przechodzimy chyba do naszego konkursu. Mamy 5 minut na stworzenie strategii, czy też loga, linii białka, co sobie zechcecie, tak naprawdę zechcemy. Dlaczego to robimy? Właśnie dlatego, bo uważamy, że marketing SFD się tutaj nie popisał i po prostu chciał skorzystać na tym wypromowanym przez nas dziku, więc zaproponujemy coś innego, alternatywę jakąś. Błażej będzie oceniał, standardowo. No, mamy 5 czy 10 minut? Ja bym dał ogólnie wam 15. 10 minut nam może wystarczyć. Wiesz, nie? Jak się rysuje, to szybko 10 minut leci. Nam wystarczy. No. No to nastawiam stoper. Dzikie białko przed naszymi filmami się bardzo często pojawiało. My niestety jeszcze tego nie ogarnęliśmy, ale będziemy się starać, żeby ogarnąć, żeby no dzikie białko akurat przed naszymi filmami, nawet na tym kanale WK Dzik się nie pojawiało. No, mam nadzieję, że nam się uda w niedługim czasie. My mamy zarejestrowany znak dzik, prawda? Słowny, graficzny i wiecie, że SFD zarejestrowało słowo dzikie. Naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, bo to się będzie kojarzyć z nami. Fajnie jakby na przykład skorzystali z innego pomysłu. Ja spróbuję teraz przedstawić tak zajebisty pomysł też. I oddaję za darmo wszystko. Wszystkie prawa za darmo, ja tylko też. Żeby po prostu jeden dzik na YouTubie był. No copyright ten film jest. Postarajcie się, bo jeżeli wiecie, dobrze spuścić. Zrobicie, to nie będzie potrzeby, żeby dwa dziki były w internecie. Ja naprawdę bez beki się angażuję. No, ja to... Nie, no poważnie. Też nawet przeglądając wykop, który w ogóle totalnie nie jest nigdy nam przychylny. Zawsze nas jadą na tym wykopie. Ja wchodzę, może damy jeszcze jakieś tam wypowiedzi z wykopa i ludzie normalnie też zauważyli, też nas bronią. Z jednej strony nie moglibyśmy mieć takiej wyłączności na dzika, ale z drugiej jednak 5 lat czy więcej promujemy tego dzika, nie? Więc są na pewno zdania podzielone, ale najważniejsze, żeby nasi widzowie wszystko wiedzieli co i jak. Ajajaj, stresuję się trochę. Podejrzę sobie coś. No ale to możesz na spokojnie wyglądać. Aha. Chłopaki korzystają z telefonu. To nie matura. Matura to bzdura. Ale nawet na Instagramie SFD znalazłem taką wypowiedź, że ten dzik jest jak z WK Sklep, też możemy dać tą fotę. Akurat jakiś akurat perfidny ten dzik jest. No i rzeczywiście, bo my mamy coś takiego w logo sklepu, że jest, jak się nazywa, Amfas, tak? Od frontu, Błażej. Dzik. I my mamy nawet na stacjonarnym WK Sklepie tego dzika Amfas. I on jest na tym białku. I dlatego niektórzy nawet tu napisali, że perfidny dzik jak z WK Sklep, nie? Jeszcze jedna mi kwestia została. Kurde, mogę dodatkową minutkę. Jedna mi kwestia została. Szybko czas. Kurde, szybko bardzo. Jedna mi kwestia została. No chciałem 5, ale... Czas leci nieubłaganie, nagle mam kurwa 30 lat. Bo ja jeszcze mam problem. Nie wiadomo skąd. Przejdzie, ja jestem przygotowany do... Jestem przygotowany do prezentacji. Dobra, wiesz co, ja bardziej przygotowałem taką strategię dla marki SFD i na początku chciałem powiedzieć, że inspirowanie się jest okej, no bo trzeba dążyć do ulepszenia produktów, do ulepszenia technologii, no i inspiracja jest tutaj
potrzebna. Natomiast... Ale trzeba powiedzieć, że sami nie zawsze byliśmy święci. Oczywiście, staramy się wyprostowywać no, różne rzeczy. Wiesz, popełniasz błędy, nie? Ale... Ale to jest jednak te 20 lat doświadczenia, gdzie oczekiwałbyś już, że nie będzie to w ten sposób, nie? Tak jest. To, te, tak, to też właśnie chciałem powiedzieć, tak że... bliskie powiązanie że każdy się inspirujemy, też się inspirujemy. Natomiast działanie marki SFD z produktami dzikie, ja mam wrażenie, że to dzikie jest celowo zrobione, żeby pozycjonować to w sieci i w taki sposób zabierać naszych klientów i przekierowywać ich po prostu do nich na stronę. I już wam mówię dlaczego. Z tego względu, że SFD ma już podmarkę, jest nią All Nutrition i ja tutaj właśnie już mogę pokazać projekt swój. Rozpoznajecie, nie? Mhm. Ja nie zaproponowałem nic nowego, bo ja uważam, że to jest okej, okay, że po prostu oni słyną z tego, że są sportowym forum dyskusyjnym i no produkt jako sportowe forum dyskusyjne białko może nie jest taki fajny dla klienta, że klient chce zobaczyć ładne ciastko i tak dalej, także to jest jak najbardziej ok i ja właśnie bym bardziej forsował to i zdobywał naszych klientów w uczciwy sposób, czyli po prostu dorobił pokrycie do tej marki, bo ten dzik SFD nie ma pokrycia w postaci historii. No my tam jakąś historię mamy, działamy sobie od 2013 i ten dzik zawsze u nas się przewijał z różnych powodów. Ale ja chciałem jeszcze pokazać wam tutaj, co zrobiłem, coś takiego. Zrobiłem Apple Highway, czy tam Apples, sorry, Apples Highway, Apples, nie? Czyli po prostu obgryzione jabłuszko z dwóch stron, nie? Mhm. To jest trochę taka akcja, nie? Jakby ktoś chciał, jakby, no okej, okay, no Apple odniosło sukces, bo ma jabłko. Oczywiście jest to firma, nie ma co porównywać w ogóle tej firmy do naszej, ale to jest tylko na rzecz przykładu. Okej, okay, chcemy zrobić sukces, to zrobimy takie jabłko. I będzie okej. Okay. No nie bo będzie okej, okay, bo nie ma pokrycia. Sukces, nie? Nie ma pokrycia, nie ma historii. I teraz przechodzę do kolejnego punktu, jak tą historię stworzyć wokół produktu. Jest to przede wszystkim nierozdrabnianie się i forsowanie jednego właśnie produktu. Czyli tak jak SFD stworzyło sobie All Nutrition, po prostu bym forsował to All Nutrition, bo jest ładne i tak dalej. I zadbałbym o odpowiednich ambasadorów, jeżeli chcą właśnie tego naszego klienta. I jacy to mogą być ambasadorzy? Dani Majewski myślę, że są bardzo dobrym wyborem. Kulturyści, prozawodnicy już niekoniecznie. Uwaga, podkreślam, w kontekście naszego klienta. Widzów, tak. I już tłumaczę dlaczego. Kulturysta pro, sam wiem jak sami wiemy jak zaczynaliśmy tą historię. Kulturysta pro trochę jest poza twoim zasięgiem, jak jesteś młodym chłopakiem. Wiesz, że to jest sport na zawodowym poziomie i ambasadorzy młodsi, którzy nie reprezentują aż tak wysokiego poziomu, po prostu są dla ludzi łatwiejsi do identyfikacji. Mhm. Czyli szukałbym takich ambasadorów za wszelką cenę. Oczywiście też dużych ambasadorów, tacy jak Dani Majewski spoza kręgu fitnessowego, bo fitness jest tak naprawdę mały, a te produkty fit mają bardzo olbrzymi potencjał i one będą wyciekały do różnych branży teraz, do myślę, różnych że sfer, teraz... że mama będzie pić białko niedługo, która robi jogę, nie? Jeszcze osoba, która uprawiała jogę albo gimnastykę 10 lat temu nie piła białka, 20 lat temu nie piła białka, teraz każdy będzie pił białko, także szedłbym w tą stronę i poczekajcie, bo tutaj sobie wypisałem. Ja mogę dodać do tych kulturystów właśnie, że wcześniej nie było takiej wiedzy i w tym momencie nie przeszłoby coś takiego jak w latach 90., że masz produkt, masz kulturystę i on mówi, że dzięki temu produktowi zdobył mięśnie, bo już wiedza jest nie ta. Społeczeństwo jest bardziej świadome i bardziej autentyczne są właśnie takie osoby, nie? Jak my, to... jak Majewski, jak inni, prawda? No bardziej te sylwetki mniejsze, tak? Atletyczne jakieś trochę. Pocisnąłeś Majewskiemu no, fest. Czemu? No, bardziej... Nie bierz tego osobiście, Daniel. Czemu? Ale że nie jest ogromny? A to wiesz, po prostu bardziej, chyba... które są ja bardziej w zasięgu, nie? Tak. Musisz dopierdolić, ale Maju. Też nieraz właśnie... Zagra, Polscy zjadł ci... O nie wiem, no to fame MMA 9-9. Mówię, że często już nie są autentyczni kulturyści po latach 90. 2000, gdzie wszyscy pamiętają, w jaki sposób podżywki były reklamowane.
Okej, także podsumuję swoją wypowiedź. No mi się nie podoba to właśnie, że to dzikie jest tylko po to, żeby zabrać nam klientów z pozycjonowania w internecie, bo mają swoją podmarkę, Daily Majeski, lokują All Nutrition, nie widziałem, żeby blokowali dzikie białko, także tylko mam wrażenie, że to jest taki produkt wypchaj dziura, żeby wypchał dziurę w internecie i to mi się nie podoba i teraz pytanie, czy to jest tak jakby to wyszło z zarządu SFD, czy to jest pomysł marketingowców? Jeżeli z zarządu SFD, to mi się to nie podoba, jeżeli jest to po prostu pomysł marketingowców, to jest to chujowy pomysł moim zdaniem. No i co, na otarcie US po prostu jedną wypłatę do przodu bym dał im i bym zwolnił ten zespół i zaczął po prostu po prostu bym przetestował inny zespół. I dziękuję. Mogę na testy pójść teraz, bo właśnie ty już strategię zrobiłeś, jakieś tam bardzo fajnie powiedziałeś, a ja już bardziej projektowo podszedłem do tego, czyli już tak myślałem, że ty będziesz gotowe produkty, gotowe slogany i tak dalej. Teraz dopiero zobaczyłem. Czyli zaczynamy od początku. Dzikie białko. Ja zacytuję komentarz Mango2018 z Wykopa. Wiem, że niby dzik to słowo używane od lat, zanim WK nauczyło się mówić, ale jednak w obecnych czasach to marketingowo słabe zagranie. Tak jak na przykład w branży odzieżowej krokodyl kojarzy się z Lacoste, albo w świecie filmu Logo Lwa ze studiem Metro-Goldwyn-Mayer. Bardzo dziwne, że coś takiego zrobiła tak duża firma jak SFD, podejrzewam, że kilkukrotnie większa niż WK i de facto dużo bardziej rozpoznawalna. Może to miał być ukłon w stronę młodzieży w wieku 15-18 lat, może miała być to odpowiedź na nowe KFD Premium 3 kg, tak czy owak w moim mniemaniu wyszło niesmacznie. I ja właśnie zasugerowałem się tym komentarzem, bo jeszcze wcześniej Mango pisze, że mogli sobie stworzyć swojego krokodyla, lamparta, lwa, szerszenia czy chomika i ja postanowiłem stworzyć konia. Jeżeli widzicie kogoś dużego na siłowni, mówicie, ale koń. Czemu nie? On jest, już te SFD, myślę, właśnie ma większe związki ze środowiskiem kulturystów, z tymi większymi zawodnikami i koń, myślę, że bardzo fajnie by pasowało. Czyli ja proponuję końskie białko i wizerunek konia, a nie dzika po prostu. I wtedy mamy sprawę rozwiązaną, my mamy dzika, SFD ma konia. I proponuję właśnie, żeby był już taki podział, że dzik jest nasz, zostawiamy tak jak jest, a SFD by miało konia. I tu by były konie, tu by były dziki, może kiedyś się pojawią i chomiki, kto wie, ale dzikie białko proponuję. Razem ze sloganem, uwaga, to już jest opcja dodatkowo płatna, ale w tym odcinku wszystko za darmo, galopuj po formę. Konie, galopujemy po formę, albo postaw na właściwego konia, sfd.pl. Albo jeszcze trochę śmieszkowatego, do jakiegoś shorta można by było użyć. Ja bym zrobił białko koń w hej. Bukmacherka, ale coś tam tak jest. No to też do shorta bukmacher. Ale jeszcze jeden short taki śmieszny, ale taki na odwrót. Zrób się w konia. Normalnie to by znaczyło oszukaj się, ale zrób się w konia, czyli stań się wielki. Zrobił się w konia ktoś, nie? Ty, pączek jak popłynął, kurwa. No. I tu mamy, i też, zobaczcie, bo jest produkt też, znalazłem, dzika kreatyna, tego nie ruszałem akurat, może za 2 minuty miałbym jakiś pomysł, ale nie ruszałem. Były dzikie jaja. Ja proponuję coś, co robi dużo większe wrażenie, dużo większe zwierzę, końskie jaja. Można by rzec jaja jak berety, ale myślę, że jest całkiem spoko. No poziom jest podobny do aktualnego, nie? No i jeszcze bardzo, bardzo mi weszła w głowę koszulka. Dziki na bombie. Chciałem też coś z tym zrobić, bo dzik, my się posługujemy dzikiem i bomba to jest nasz produkt, więc chciałbym, żeby też coś innego się w to miejsce pojawiło. I proponuję koszulkę konie na hormonie. Bardzo ładnie się rymuje. I też Saker Hormon dał, to jest też nawiązanie do bomby. U nas jest nawiązanie też troszkę śmieszne do bomby. Bomba, sterydy, towar. Fajna nazwa doping, na grupę na Facebooku. Hormon, też jest beka z hormonu, nie? Więc myślę, konie na hormonie, też fajnie, fajnie się czyta. Jak na betonie trochę, no. No. Tak pędzą konie na hormonie, wsi, no dalej, nie wiem, jak to było. Ej, no bo no, patrzcie, ładnie. Jak wam powiem, że... Myślę, że całkiem spoko, że tak szczerze, nie? No nie chodzi o ten, ale super fajne dziki. Grupa na Facebooku. Grupa jest na super Facebooku fajne, super dziki. Fajne dziki, nie? O, ja mam coś dla ciebie. To super fajne konie. Ja mam coś a masz dla ciebie. Coś dla mnie. Ale nie, no konie na hormonie są. Konie spoko, na hormonie, ale tak jak masz gankulanych. No już jakbyś. Gankulanych.
Konie na hormonie, też fajne. Gankulanek, super, super gankulanek, super, no to już nie, super fajny gankulanek, nie, jakby powstał drugi, nie? No nie, to jakby no ktoś tak... zrobił super gankulanek, Paris na pewno by nie był zadowolony. Skwitowałby tą osobę. No, myślę, że tak. Tak, ja krótko, nie lubię się rozwodzić, wolę się żenić. Moja propozycja dla zarządu SFD, olimpijskie białko. Szacun, bo jeszcze inaczej podszedłeś do tego. No ja myślę, że nawiązanie ewidentne do firmy Olimp wiodącej marki polskiej. Dużo większa firma od naszej. Dlaczego się nie jeszcze czepić większa tej rozpoznawalność? Firmy? Jeszcze większa rozpoznawalność. O, ty. A jestem ładnie pewny, że taka firma jak Olimp mogłaby sobie dużo lepiej poradzić niż mała firma no nasza z tym. A... charakter sportowy jest zachowany. Bardziej chyba sportowo się nie da. No dla nas to na pewno byłoby dużo lepiej. Ale to żeby akurat padło na drogę dla SFD do współpracy z olimpijczykami. O. I nie tylko. Być może z tobą w przyszłości. Olimpijskie białko. I rzut kulą, oszczepem. Oszczep. A jeszcze arbuzik. Wiadomo. No i pan żebym arbuzik. Żebym się nie pomylił. Pochodzi z Afryki Południowej, gdzie rośnie sobie dziko. Na otarcie łez. Coś dzikiego było. O. No można tak git zrobić. Git w chuj. Mi się podoba no twój pomysł. No sakero. Więc tak. SFD zawsze było znane z rozwinięcia tego skrótu na sportowe forum dyskusyjne. Jak wiadomo, przeszli pewien rebranding czy coś tam. No i zaczęli rozwijać ten skrót na super fajne dziki. Ty, nie wiedziałem ty, tego. Też nie domyśliłem się serio od razu. Serio? Poczekaj. To jest od SFD. Ty nie ty, z kim ty pracujesz? Ty. Więc tak. A ja myślałem, że ty, jestem to teraz świetny rozumiem. To teraz już rozumiem. Ja nie rozumiem. Mega nie robota. Rozumiałem. Przepraszam. Saker, otworzyłeś ale nam oczy. Ale poważnie mówię, ale to jest nie dlatego prowadzimy tą firmę no we czwórkę, bo zawsze się znajdzie jeden, który otworzy oczy albo coś. To jeszcze wam powiem, że KFD to kulturystyczne forum dyskusyjne. No tak, tam, tak. To tak wiemy. Ale jest inne? Jest inne? Inne rozwinięcie jest, czy nie istnieje nie inne rozwinięcie? No i pytanie, co było pierwsze, to jest trochę jak kura i jajko. Czy KFD czy SFD? Bo ja na przykład tego nie wiem, a to już nie na dzisiaj. No wiemy, że to nowe rozwinięcie być może było sugerowane jakąś inną firmą, na przykład Wukadzik może być może nami, nie, więc ja mam propozycję innego rebrandingu, takiego, które by no, nie tykało chyba innych firm, więc ja proponuję SFB. Super fajne białko i no nie jestem mega rozwinięty graficznie, ale mhm to jest chemicznie rozrysowana serwatka, no mhm i ona się mhm uśmiecha. Aha, ty, rzeczywiście, no, jest, no jest teraz to widzę, jakby jeszcze już taki kinol kontury od hormonu wydłużony i wisi. Tak. Kontury twarzy jakby dodać. My też lubimy takie rysunkowe rzeczy, więc żeby właśnie za daleko od nas nie uciec, to moja propozycja to taka uśmiechnięta serwateczka. Jedno super ucho w jedną białko stronę, jedno ucho w drugą stronę. No. Błażej, ty masz swojego faworyta jako osoba postronna? Ja bym, mi się najbardziej spodobały pomysły Robura i Pączka. Saker, super rysunek. No, z tym chemicznym wiązaniem. A owca bardzo fajnie, tak jakby... Fundamenty, nie marki, fundamenty powiedział. Fundamenty marketingu no przedstawiłeś, że w ogóle gdzie są... Strategie. I strategie właśnie, tak jak powiedziałeś, więc super że to jednak wyszło. Musi być ten rdzeń, od którego to wychodzi, a nie, że po prostu bierzesz coś, przerabiasz, nie? Tak, no i też ważne jest, żeby skupić się wokół tej jednej rzeczy, bo w momencie, kiedy właśnie oni są dystrybucją, mają też różne marki, ale jak będą robić i dzikie to, i All Nutrition, i końskie jaja... Jeszcze to ludzie coś się tam z KFD, widziałem komentarze, czy coś tam no, od KFD... To po prostu klient się gubi, nie? I wiesz, i no nie budujesz tej relacji z klientem poprzez markę. To tak jakby Apple miało grejpfruta jeszcze, porzeczkę i tak dalej, nie? I robiło telefony. Ja bym powiedział tak, że... jakbym miał wybrać zwycięzcę, to wy wszyscy razem dzisiaj zwyciężyliście i stworzyliście dla SFD bardzo fajny schemat marketingowy. I gratulacje taki panowie. Taki był plan. Nie ma szans, jak wewnątrz firmy to dzisiaj zagrało, co? Ale jak mi się najbardziej pączka rozwiązania podobały. Jeszcze raz. Każdy będzie miał swoje zwierzę. Tak myślałem. Jeśli możemy dorzucić tak, co mi z... wiadomo, moje było najlepsze, ale jeśli wasze, to pączka. No zadziałaliście jak firma marketingowa. Przedstawiliście parę mądrych schematów o mocnych fundamentach też, bo każdy,
każdy z waszych schematów miał jakieś podłoże i to jest najważniejsze, no nie? Że może coś przejdzie. Nie po prostu, bo tak, żeby zrobić dzika i tyle, tylko było jakieś podłoże, no nie? No więc... ale to co można podsumować, tak? Ja bym chciał od siebie powiedzieć, że nie chciałbym, żeby rynek w Polsce polegał na tym, że jedna firma walczy z drugą, tylko żeby każdy szedł swoją drogą jakąś, bez jakiegoś dużych, nie wiem, zatarć, nie wiem jak to nazwać, ale żeby po prostu nie było złej krwi w tym wszystkim. I też chciałbym właśnie, ja do SFD nie mam złej krwi, jeżeli to będzie wyglądać w porządku wobec wszystkich innych w przyszłości, nie? Że fajnie, żebyśmy wszyscy się lubili i budowali ten polski rynek, bo jak my się pokłócimy, to zagraniczne firmy na tym skorzystają. No, my czuliśmy się zobowiązani wobec naszych widzów, bo naprawdę wywoływało to no jakieś tam, jak to powiedzieć, komplikacje, niejasności. No na pewno niepotrzebny ferment. Człowiek, który nas ogląda i widział reklamy Dzikiego Białka przed naszym filmem, zastanawiał się, czy to jakieś kolabo, czy to jest nasze, czy nie nasze. Ja miałem kilkadziesiąt wiadomości z pytaniem o to, serio. No, już prywatnych wiadomości nie wrzucamy, ale naprawdę armia działa, Save Dziki działa, działacie z hashtagiem Save Dzik. Ale tutaj były też już takie naprawdę publiczne komentarze osób, które nawet nas nie lubią i też widziały, że coś jest na rzeczy, więc musieliśmy nagrać ten film, ale no mamy nadzieję, że wszystko będzie git i w porządku w przyszłości. Także to wszystko jest copyright free, jak coś możecie korzystać, no. Nie? A wolimy humorystycznie i pozytywnie podejść do sprawy, niż się nakręcać, kłócić i wyzywać przez internet. Moim zdaniem dział marketingu SFD powinien wybrać zwycięzcę, nie ja. To czekamy na odzew, nie? Mogą dać w komentarzu, to... który się najbardziej podobał. Ja tak. Mam też skalkę na przykład. Mamy nadzieję, że też firma SFD ma dystans, że też jakoś w pozytywny sposób zareaguje. Być może napisze nam komentarz, która propozycja najfajniejsza i będzie git.